Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech w kolejnym odcinku warsztatowym z montażu komputera dla jednego z Was. Dzisiaj mamy komputer dla Dawida. Dawid zamówił u mnie komputer w obudowie, w białej obudowie Fantex Eclipse P400 i sercem komputera będzie i7-7700K, ale będzie to oskalpowany procesor. Tak jest, żeby można było wycisnąć na maksa z tego procesora, marzeniem Dawida jest wynik powyżej 5 GHz. Zobaczymy, czy się go uda spełnić. Płyta główna, bardzo solidna płyta z rewelacyjną sekcją zasilania MSI Z270 Gaming M7. Naprawdę jest klasa sama w sobie. Do tego pamięci 16 GB Corsair Vengeance 3000 MHz w dwóch kościach, każda z nich 8 GB i do tego pamięci wyposażone są w diody RGB, no może nie RGB, w diody LED, świecą na biało. Dysk na system i w sumie jedyny dysk, który znajdziecie w komputerze, ADATA SU800 256 GB w formacie M.2, dlatego że Dawid ma zewnętrzny magazyn danych i nie potrzebuje żadnego dysku w swoim komputerze. Zasilimy to wszystko zasilaczem HX850i od Corsaira, a będziemy chłodzić oskalpowany procesor zestawem IO Corsair H115i. I klucz programu karta graficzna MSI Gaming X GTX 1080 Ti znajdzie się na pokładzie tego zestawu. Wszystkie linki do podzespołów znajdziecie jak zwykle w opisie pod filmem, więc możecie sobie kliknąć i sprawdzić, ile co gdzie u Was tam kosztuje. Zapraszam do tego filmu z budowy, później krótkich testów tego zestawu i jak zwykle kilku słów podsumowania na końcu tego materiału.
I komputer dla Dawida gotowy, moi drodzy. Wrzucałem takie przebitki z prac nad tym komputerem na Facebooka i padały takie pytania, że wybór obudowy Eclipse P400 i chłodzenia cieczą od Corsaira to nie jest najlepszy wybór, ponieważ P400 nie jest najlepiej wentylowaną obudową. To jest fakt, że znam dużo obudów, które są lepiej wentylowane od P400 i od P400S. Procesor został oskalpowany, został ustawiony na 5 GHz, wyżej nie chciał iść, na napięciu 1,32 V, także w miarę sensowny. Na niższym też niestety okazywał się niestabilny. Więc mamy 5 GHz, napięcie 1,32 V i przy 1,5 godzinnej rozgrywce w Wiedźminie Trójce mamy maksymalną temperaturę na procesorze 70 stopni i maksymalną temperaturę na karcie graficznej 73 stopnie. To była maksymalna, którą osiągnęły te dwa podzespoły, nie znaczy, że ona utrzymywała się oczywiście podczas całej rozgrywki. Podczas całej rozgrywki średnia wartość temperatur oscylowała na poziomach około 60 stopni, więc uważam, że to bardzo dobre rezultaty jak na tą obudowę, takie chłodzenie, ale przypominam, że procesor został oskalpowany oczywiście, bo zakładając tutaj fabryczny intelowski 7700K, podkręcając go, to na pewno nie mogło być mowy o tak dobrych parametrach pracy i temperaturach. Krzywa wentylatorów chłodzenia Corsaira i wentylatorów w obudowie pozostałych dwóch została przeze mnie ręcznie ustawiona, także one osiągnęłyby swoje maksymalne temperatury dopiero jak procesor byłby tuż przed krawędzią throttlingu. Generalnie jest relatywnie cicho, oczywiście obudowa jest mała, jest to obudowa P400, nie P400S, więc ona nie jest wyciszana, aczkolwiek to wytrzenie w obudowach też za dużo nie daje, może nawet czasem pogorszyć wyniki termiczne podzespołów. Więc projekt zakończony pozytywnie, mam nadzieję, że Dawid będzie się cieszył grami na tym komputerze i też pracą, bo z tego co tam mi też pisał, to też zajmuje się jakimś tam renderem filmów. Ode mnie to tyle, moi drodzy, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dajcie kciuki w górę, jeżeli jeszcze tego też nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał, a jakbyście chcieli, żebym ja Wam zbudował taki komputer, bądź też inny, dopasowany do Waszego budżetu, to zapraszam do wypełnienia formularza na stronie www.vbtpc.pl i do przysłania do mnie zapytania, ja Wam w ciągu 2 dni przygotuję ofertę dopasowaną do Waszego budżetu. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się, Wideoblog Tech.